Polityka dzieli, ale nie musi skłócać. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń do rzetelnej debaty. W naszym programie szukamy rozwiązań realnych problemów, bo łączy nas marzenie o lepszej Polsce. Nowy program Doroty Gawryluk. Lepsza Polska. Już dziś o 19.15. Budowałam twój dom od bardzo dawna. Dzięki swej różnorodności stał się piękny, pełen harmonii. Zadbałam, abyś nie był głodny i spragniony. Dałam ci miejsca, w których możesz wypoczywać. Niezliczone zwierzęta, których widokiem możesz się cieszyć. Wszystko, co niezbędne do życia, oddałam tobie. A ty co robisz? Ingerujesz, trujesz, marnujesz, niszczysz mnie. Chroń bioróżnorodność. Szanuj mamę Ziemię. Przychodzi taka dziewczyna z dalmatynką. Gosia. I śliniak z tą dalmatynką bardzo się polubił i wprowadził się na klatkę schodową. No to sprytny piesek, romantyk. Panie Jacku! Chyba ratunku! Moja własna żona takie bzdury w internecie wypisuje, że pół miasta się ze mnie śmieje, no! To nie są żadne bzdury, tylko literatura. Pięknie, pięknie. Rodzina zastępcza już za chwilę na kanale Polsat Rodzina. Nazywam się John Weisbart i jestem zwolennikiem małych domów. Wielu ludzi stawia na oszczędność i minimalizm. Mam na imię Michelle i mieszkam na 23 metrach kwadratowych. Jaki styl preferujecie? Nowoczesno-rustykalny. Biurko będzie się wysuwało z podłogi, jak u Jamesa Bonda. Jestem pod wrażeniem. Dom jest piękny. Mały dom, wielkie możliwości. Dzisiaj o 16 na kanale Polsat Rodzina. W tym Lombardzie spieniężyć można dosłownie wszystko. Mam tu naszyjnik, który dał mi Elvis, gdy byłam nastolatką. Wyjątkowe przedmioty z historią. Porządna robota. Swoim gościom nawet nie pozwalam go dotykać. Zawzięte negocjacje. Dam ci 1000. Za 4? Są zbyt fajne. Zgodzę się na 1600. Nie wrócę tu już. I dużo humoru. Kim ty jesteś, Antoine? Największym bobasem świata. Gwiazdy Lombardu. Dzisiaj o 17 na kanale Polsat Rodzina. W wiejskim zaciszu czas płynie inaczej. Przynajmniej nogi się umyły. Ale ciężkiej pracy tu nie brakuje. Od samego dziecka pracowałam na roli. Codzienne zmagania farmerów. Za tylną nogę. Pierwszy raz się łapało kozy. Człowiek nie wie, co i jak. Zawsze z miłością do ziemi i zwierząt. Dajcie jej w nagrodę trochę owsa. Rolnicy, Podlasie. Kobiety mogą w szpilkach jeździć takimi maszynami. Kobiety na traktory. Dzisiaj o 18 na kanale Polsat Rodzina. Niepoprawni optymiści. My naprawdę możemy sobie to wszystko kupić. A cóż taki wydatek znaczy dla nas? No, królów internetowego biznesu. Nieustannie marzą o fortunie. Panie Karol, jakie pan ma marzenie? Być bogatym leniem. Ale ich specjalność to wieczne tarapaty. Pierwsza lata wynosi 200 tysięcy, prawda? 200 tysięcy euro. Całkiem nowe lata miodowe. Będziemy mieli dziecko. Niech leży. Dzisiaj o 20 na kanale Polsat Rodzina. Na program zaprasza sponsor Grupa Interia, wydawca serwisu smaker.pl. Mamo, widziałeś mój kluczyk do skarbonki? Już ci daję, tylko skończę rozliczać swój PIT. Zobacz, ja już znalazłam tutaj taki magiczny kluczyk. A jaki? 1,5% podatku to kluczyk, który otwiera drzwi do leczenia dzieci. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Rozlicz się sercem i przekaż 1,5% podatku Fundacji Polsat. Jesteśmy dla dzieci. I'm John.
Nazywam się John Weisbart i jestem zwolennikiem małych doz. Wielu ludzi stawia na oszczędność i minimalizm. Mam na imię Michelle i mieszkam na 23 metrach kwadratowych. Jaki styl preferujecie? Nowoczesno-rustykalny. Biurko będzie się wysuwało z podłogi, jak u Jamesa Bonda. Jestem pod wrażeniem. Dom jest piękny. Mały dom, wielkie możliwości. Dzisiaj o 16 na kanale Polsat Rodzina. Dwoje dzieci uprowadzonych w głąb afrykańskiej pustyni. Zrobimy z wami, co zechcemy. Dzieci pojechały z Hamisem do Elgarach. W Elgarach jest blisko terenu zajętych przez Matiego. Mogą liczyć tylko na siebie. Rozwiąż mnie szybko. Co chcesz zrobić, Stasiu? Musimy uciec. Ekranizacja znakomitej przygody na podstawie książki Henryka Sienkiewicza. Nie zamiast jeść słoń mego karmić? W pustyni i w puszczy. W sobotę o 19 na kanale Polsat Rodzina. Podróżnik Jan Mela i dominikanin ojciec Łukasz Popko ruszają śladami ostatnich dni życia Jezusa. Jezus tą drogę pokonywał wielokrotnie, żeby spotykać się z ludźmi w Jerozolimie. Poznajesz to miejsce? Podejrzewam, że to będzie sławetna ściana płaczu. Przejdziemy teraz do kościoła, zobaczymy skałę, która jest czczona jako miejsce agonii. Czy to miejsce mogło być salą sądu Piłata? Ostatnie dni Jezusa. W niedzielę o 20.10 na kanale Polsat Rodzina. Na program zaprasza sponsor Grupa Interia, wydawca serwisu smaker.pl.